Tak? Ktoś z was był albo jest w takiej sytuacji, że ma firmę i robi duże rzeczy? Podnieście rękę do góry. Dużo, ale masz poczucie, że to nie chodzi o to, że dużo robisz, tylko że za dużo, tak? Więc pierwsze pytanie jest, na jakich działaniach chcesz się skupić? Kiedy zaczynałem firmę, to są cztery rodzaje działań, na których ja chcę się skupić. Pisanie książek, nagrywanie filmów, prowadzenie sesji jeden na jeden i występy publiczne. Tak? To są cztery rodzaje działań, na których ja chcę się skupić. Natomiast pamiętam, że kiedy zaczynałem, to musiałem robić wszystko i wtedy mój mentor, ja mu mówię, Paweł, ale tego jest tak dużo, ja bym się chciał skupić tylko na nauczaniu, niech ktoś inny zrobi, ale nie mam jak za to zapłacić. Ja powiedziałbym wtedy tak, Andrzej, zanim będziesz robił to, co chcesz, musisz zrobić to, co trzeba. Zanim będziesz robił to, co chcesz, musisz robić to, co trzeba. I myślę, że w tym jest dużo mądrości. Czasami naczytamy się książek, to ja byłem w takiej sytuacji i chcemy od razu wskoczyć w tą wizję, którą widzimy. Zapominając o tym, że po drodze musimy kilka rzeczy przejść. I ja, ponieważ mam ten background terapeutyczny, więc chcę pokazać jeszcze jedną rzecz. Oprócz tego, że musimy go przejść, bo nie mamy pieniędzy albo nie mamy wiedzy, żeby przekazać czy delegować, to musimy go przejść dlatego, żeby twój późniejszy sukces został utrzymany przez twój charakter. Droga na skróty w wielu wypadkach, mówię o tych złych skrótach, to jest najdłuższa droga, bo płacisz za nią bardzo dużą cenę. Więc na jakich działaniach chcesz się skupić? I teraz ćwiczenie, które polecam, kiedy z kimś pracuję, tak, które zwykle słyszę, naprawdę? Chcesz, żebym to robił przez tydzień? Ja mówię, no to jest warunek kolejnej sesji. Bierzesz sobie typowy tydzień pracy i od momentu wstania ustawiasz sobie przypomnienia co godzinę. I co godzinę spisujesz sobie, co przez tą godzinę robiłeś. Nie co chcesz robić i planujesz, tylko co robiłeś przez ostatnią godzinę. Tak? Ja wiem, dla tych wszystkich, co pracują przy internecie i macie aplikacje, tak, to wiecie, że to można załatwić aplikacjami. Często tak i można się nimi posłużyć, ale też warto sobie zapisać. To jest bardzo żmudna praca. I kiedy już ją wykonasz po tygodniu, to masz kawał solidnej, nikomu niepotrzebnej pracy. Naprawdę, to nie jest nikomu potrzebne, nawet tobie. Jeżeli tego nie przeanalizujesz. Bo musisz wtedy zobaczyć, tak? Robiłem to i co z tego wynika? Jaki rodzaj działań? Ile czasu na to poświęcam, co z tego wynika, tak? To jest najważniejsze. Najważniejsza jest ta analiza po. Okej. I teraz tak, na jakich działaniach chcesz się skupić? Słyszeliście o dynamice bogactwa? Tak, ty już od razu, nie? Bo wyniosłeś rękę, wiedziałeś, o co chodzi. Okej. Roger Hamilton, antropolog, wynalazł kiedyś, że jest 8 głównych źródeł zarabiania pieniędzy, ale to, po co ją pokazuje, to pokazuje tylko dlatego, że jest 8 grup czynności, na których możesz chcieć się skupić. Na przykład być kreatorem, czyli stwarzać coś, tak? I to rozumiecie, że to w każdej branży może być, tak? Kreator jest to ten, który stwarza. Mechanik jest to ten, który robi system, czyli bracia McDonald's wymyślili restaurację bez kucharza, a Ray Kroc wymyślił cały system franczyzowy. Lord to jest, nazwijmy go, uprośmy, księgowy, tak? Człowiek, który od cyfr, który świetnie zarządza finansami, niekoniecznie swoimi, tak? To są jego działania ulubione. Akumulator to jest ten, który gromadzi rzeczy, których wartość wzrasta w czasie. Warren Buffett, zapytany, na jaki czas kupuje akcje, powiedział, na wieczność. Jak ktoś go zapytał, jak poznać, które akcje kupować, on mówi, zrób analizę. Ja tych analizy nie rozróżniam, jak się nazywają, techniczne i ta druga jest, to ma analizę spółki, tak? On mówi, no ale na giełdzie jest tam, nie wiem, tysiące czy setki spółek. On mówi, no to zacznij od tych na literę A i rób po kolei. To są ludzie, jakby, rozumiecie, to jest pewien styl myślenia. Kupuje coś, co wzrasta w czasie, przygotowuje się do niego, takie bardzo długofalowe myślenie, tak? Inwestycje długofalowe. Trader to jest kupiec, tak? Typowo, tanio kupić, drogo sprzedać. Dealmaker to jest networker. Ktoś z was kojarzy Grzegorza Turniaka? Kojarzysz, kim on jest? Networker. O tak, jak trafiłeś, networkerem. To jest człowiek, który do Polski sprowadził, albo przynajmniej był przez długi czas prezesem BNI. Czyli to są ludzie, którzy znają ludzi i zarabiają na pośrednictwie. Tak? Nie wiem,
ty szukasz podkładów kolejowych starych do czegoś, a ja wiem, że ty masz tatę, który, nie wiem, prowadzi punkt złomu i właśnie mieliście dużą dostawę podkładów, z którymi nie wiecie, co zrobić, to mogę być dobrym wujkiem i was skolegować albo wziąć prowizję od obu albo od jednego, obojętnie, za to, że wy zrobicie deal, a ja mam z tego jakiś procent, tak? Supporter to jest człowiek, który zajmuje się budowaniem zespołów. To jest świetny lider, świetny przywódca zespołów. To jest człowiek, który, jeżeli oglądaliście film Życie jest piękne, jeżeli nie oglądaliście, to obejrzyjcie. Ktoś z was oglądał ten film? Okej, to wy zrozumiecie, co mówię. To jest człowiek, który stworzy atmosferę domową w obozie koncentracyjnym. Tak, nawet jeśli nie widziałaś filmu, to sobie jesteś w stanie wyobrazić. Więc supporter to jest człowiek, który świetnie jakby tutaj potrafi zarządzać ludźmi. I star to jest właśnie model gwiazdy. Tak? To, co mówi Roger Hamilton, jeżeli mój model to jest star, to dwa poboczne. Supporter to jest wtedy, kiedy pomagam budować zespoły. Kreator to jest wtedy, kiedy zajmujemy się produktywnością czy budowaniem marki. Więc to są rodzaje czynności, na których możesz... To, co ja mówię, to jest, wiecie, trochę przechodzę tak bardzo skrótowo, nie zagłębiam się w żaden z tematów, dając wam, że jeżeli coś cię zainteresuje, zapisz to sobie, a w internecie znajdziesz mnóstwo materiałów na ten temat. Jak nie, to znajdziesz na moim kanale YouTube. Jest darmowy, nic tam nie jest płatne. Nawet reklam nie ma. Okej. To, czym ja się posługuję, to jest taki kompas kariery, Career Direct, czyli to już jest bardzo precyzyjnie mówi twojej osobowości, zainteresowaniach, umiejętnościach, wartościach, czyli o ile dynamika bogactwa mówi ogólnie, to tutaj możesz szczegółowo, jakiego rodzaju sprzedawcą jesteś i w jakiej branży działać na przykład. Okej, i teraz tak, potrzebujesz weryfikować swoje działania. Kiedy już wybierzesz działania, na których chcesz się skupić, to musisz na nich utrzymać kierunek. To nie wystarczy, pamiętam pierwszy raz, trochę wybiegnę przed kolejny slajd, pamiętam pierwszy raz, kiedy zatrudniłem wirtualną asystentkę, właściwie wirtualnego asystenta, żeby odpisywał na moje maile i zostało mi 1,5 godziny wolnego w ciągu dnia. To wiecie, na co to poświęciłem? Jestem fanem piłki nożnej, podpowiem. Na co? Nie, sprawdzałem, co on odpisuje w tych mailach. Siedziałem na skrzynce i patrzyłem, co on robi. Było to durne, nie? Zatrudnić kogoś po to, żeby siedzieć i patrzeć. Więc jak weryfikować działania? Przede wszystkim, jeżeli chcesz się skupić na jakichś działaniach i chcesz uwolnić trochę swojego czasu, zlecając innym, już to pokażę kilka rzeczy, to musisz się skupić. Dobrze, na tych działaniach chcę się skupić, a czas, który mi zostanie wolny, na co go poświęcę? To nie musi być praca. Ale jeżeli nie masz czegoś w zamian, to zwykle wrócisz do starych nawyków. Okay. To jest taki algorytm z książki Getting Things Done, Alena. On mówi tak. Oczywiście to jest na pewnym etapie rozwoju firmy. Działanie. Czy to działanie, które chcę podjąć, sprawi mi przyjemność? Jeżeli tak, wpisuję do kalendarza. Jeżeli nie, to czy przyniesie mi dochody? Jeżeli tak, to deleguję innym. No bo są dochody, nie ma przyjemności, no to po prostu niech inni to zrobią. Nie sprawia przyjemności, nie przynosi dochodów, czy jest moim obowiązkiem? Jeżeli tak, deleguj innym. Jeżeli nie jest twoim obowiązkiem, eliminuj. Tak? Rozumiecie, taki prosty algorytm, on nie musi być taki. Ty możesz mieć inny, tak? Dla mnie przez wiele lat na pierwszym miejscu było, czy coś przynosi dochody. Już nie miało znaczenia, co ja będę robił. Tak? Ktoś mi kiedyś powiedział, że przeciętny Polak ma około 3000, że gdyby sprzedał niepotrzebne rzeczy w swoim domu, to około 3000 zarobi. Ja bardzo dużo czytam, dużo kupuję książek, więc wtedy wystawiłem trochę jakichś tam kryminałów, różnych książek sportowych i rzeczywiście trochę na tym zarobiłem. Tak? Ja to robiłem nie dlatego, że to lubiłem. Po prostu nie miałem pieniędzy. Więc ten algorytm w różnych etapach może wyglądać różnie. Tak? Ale dobrze jest wiedzieć, czym się kieruję, tak? Jaki jest mój algorytm. Okej. Okay. I teraz są w firmie działania, które trzeba zrobić, a ty ich nie chcesz robić. Więc po pierwsze, eliminacja. Pokażę na swoim przykładzie firmy usługowej moment, kiedy zdecydowałem, że wchodzę już tylko w szkolenia biznesowe, to co wyeliminowałem?
już dawno wcześniej wyeliminowałem wszystkie terapeutyczne rzeczy, nie zajmuję się terapiami, tak? Ale miałem często ludzi z rozwoju osobistego, tak? Sobie stawię jakieś cele i tak dalej. W jaki sposób wyeliminowałem? Byłoby głupotą nie brać klientów, bo mi się temat nie podoba, więc wyeliminowałem podnosząc stawki, tak? Że ludzie, którzy są w biznesie, za biznes taką stawkę zapłacą, ale już za rozwój osobisty, no niekoniecznie, tak? Więc rzeczy, które wyeliminujesz. Rzeczy, które automatyzujesz. Ponieważ zarabiam na dzieleniu się swoją wiedzą, więc zautomatyzowałem w ten sposób, że na przykład pisząc książki, i moja poprzednia książka Od pasji do biznesu, sprzedałem do niej prawa. Czyli zarobiłem na sprzedaży praw i zarabiam na każdej sprzedanym egzemplarzu. Nagrałem audio szkolenie, nagrałem taki program Akademia Rozwoju Przedsiębiorcy, który składa się z 30 lekcji godzinnych, gdzie jest jak zarządzać sobą, jak zarządzać innymi, jak zarządzać firmą. Tak? Czyli taki, są produkty, które jeżeli wszystko dobrze idzie, to ktoś wchodzi, kupuje przez Payu, a ja na drugi dzień dostaję przelew. Tak? No jak coś się popsuje, no to człowiek pisze reklamację, więc tam jest osoba, która tym się zajmuje, ale to jest automatyzacja. I to jest moje ulubione. Outsourcing, czyli zlecanie zewnętrznym firmom. Michał Szafrański, kojarzycie? Tak? Takiego blogera, jak zarabiać pieniądze? Który ponad milion osób czyta jego bloga. On kiedyś określił siebie i to pomysł miałem taki sam, ale jego określenie bardzo mi się spodobało. Intencjonalnie jednoosobową firmą. Ja jestem intencjonalnie jednoosobową firmą. Na dzisiaj zarządzam 4,5 tysiącami ludzi. Nie wprost, ale przez wpływ na ich dyrektorów, kierowników i menadżerów, tak? To jest jakby mój wpływ pośredni. Natomiast w swojej firmie nie chcę mieć, mam firmy, mam 15 firm, z którymi współpracuję. Od takich firm jak GetResponse, tak? Czyli firma, która... kojarzycie GetResponse, tak? E-mail marketing, webinary, landing page i tak dalej, czyli jakby po takie firmy, które no, tam jestem klientem takim, wiecie, standardowym, tak? Wchodzę, korzystam z tego, co jest. Po takich, którzy robią mi marketing czy grafiki już pode mnie, tak? Więc 15 takich firm, więc outsourcing, zlecanie na zewnątrz i to, co jest ważne, to czego przez lata się nauczyłem, mimo że lubię tych ludzi, z którymi współpracuję, te firmy, to jest też dla mnie warunek. No, GetResponse nie muszę lubić, to jest jakby duża firma, tak? Ale jak już pracuję z kimś jeden na jeden, to ja wolę go lubić niż nie lubić. Natomiast nawet jeżeli lubię, to i tak mam całą listę firm, którymi mogę zastąpić te, z którymi jestem teraz. Tak? Rozumiecie? Zawsze może coś wypaść, coś może się stać. I ostatnia rzecz to jest delegowanie. Delegowanie, czyli zatrudnienie ludzi i przekazanie im części obowiązków, którymi oni się zajmą. Więc to są 4 strategie i teraz każda z nich. Peter Drucker powiedział, to jest genialne. Największym błędem jest robienie w produktywny sposób rzeczy, które w ogóle nie powinny być zrobione. Bo czasami, bo pierwsza rzecz, nie wiem, czy słyszeliście to, Peter Drucker też opisuje w książce, myślę, że to jest kompletnie wymyślony przykład, ale według mnie jest dobrze wymyślony. Jak chciano zatrudnić gościa od optymalizacji w firmie i pokazano mu zdjęcie, na którym widać stare tory kolejowe, które gdzieś się zaczynają i gdzieś kończą, powiedzmy na pół kilometra, tak? I po prostu stoją sobie i jest ścieżka i są stare szlabany rdzewiejące, tak? I pokazano mu, byli kandydaci. I tam ostatnie pytanie, które było przy tej rozmowie rekrutacyjnej, pokazano to, co byś zrobił, gdybyś takie coś zobaczył? No i większość odpowiadała, no usunąłbym te tory. Ktoś wymyślił, sprzedałbym te tory, tak? Ale pracę dostał ten człowiek, który powiedział, zapytałbym, po co one tam są. Czasami wyciągamy zbyt szybko idące wnioski, więc czasami bardzo produktywnie chcemy coś zrobić, zamiast zapytać się, po co ja chcę to robić. Miał jakiegoś klienta, który sprzedawał rzeczy przez internet. Miał 2 produkty. Jeden produkt był, zarabiał na nim bardzo dużo, ale to był zakup, który człowiek kupował raz, góra 2 razy w roku. I miał drugi produkt, na którym zarabiał bardzo mało, ale taki abonamentowy, tak? No i on mówi, wiesz co, nie wierzę w te abonamentowe, ludzie nie kupują, a jak już kupi raz, to potem zapomni kupić drugi. To były tam związane z suplementami diety. I w pewnym momencie, ponieważ on był producentem też tych rzeczy, w pewnym momencie nie dostał pozwolenia na ten produkt
drogi. Ten, z którego się utrzymują. Ten według zasady 80-20 to 80% dochodu było właśnie z tego. No i on się załamał. Mówi, zamykam firmę. I w takiej burzy mózgów, ja bardziej moderowałem to burzę mózgów, ze swoimi współpracownikami zaczęli rozmawiać, jak tutaj sprzedać tą firmę, jak ją zamknąć, tam różne rzeczy. I ktoś w pewnym momencie wpadł na pomysł, a co gdybyśmy poszli w abonament i spróbowali tego? I dzisiaj firma się świetnie rozwija, ponieważ sprzedają produkty abonamentowe. Zobaczyli, jaka to jest potęga, kiedy masz klienta, który lojalnie kupuje, tak? Wtedy jeszcze nie było wielu takich możliwości, które są teraz, tak przez PayPala czy coś, gdzie ustawiasz sobie abonament i oto już automatycznie ci ściąga. Więc eliminacja. Kiedy masz jakiekolwiek działania, zobacz, czy to działanie jest potrzebne. I czasami mówimy, że jest potrzebne, ale nie zastanawiamy się głębiej, po co jest potrzebne. Czy gdyby tego działania nie było, to rzeczywiście jest wielka strata? Druga rzecz. Automatyzacja. No to jest kilka tego przykładów, tak? Najczęściej pytania, które ludzie najczęściej zadają, tak? Kiedy masz to na stronie, to jest przykład automatyzacji, tak? Ludzie mają częste pytania, więc wchodzą na stronę i widzą odpowiedzi. Autorespondery, tak? Ktoś do ciebie pisze i od razu dostaje odpowiedź, tak? Jakieś szablony. Pamiętam taki moment, kiedy człowiek, który, ten mój wirtualny asystent, tak? W pewnym momencie mówi, Andrzej, no ludzie piszą o kilka rzeczy, daj mi jakiś szablon odpowiedzi. We mnie lew się we mnie obudził. Ja mówię, jak szablon odpowiedzi? Ty chcesz tak szablonowo wszystkich ludzi traktować? A on mówi, nie, masz rzeczywiście rację. Lepiej jest tak, jak mi mówiłeś ostatnio, że o północy odpisywałeś komuś i podałeś mu cenę 10 razy mniejszą, bo się pomyliłeś, gość ci zapłacił, bo tam był numer konta, a ty próbowałeś to odkręcać, gość się obraził i cię obsmarował w mediach. Nie, lepiej jest rzeczywiście tak z serca pisać do każdego. Wtedy jest więcej fanu. Tak? Coś wtedy do mnie dotarło. Szablony. Co możesz zautomatyzować? Działania w mediach społecznościowych, tak? Możesz to zlecić komuś, ale też mówimy o automatyzacji. Nawet jak masz fanpage czy grupę, możesz sobie ustawić tak, że to automatycznie się pokazuje. Lejki sprzedażowe, tak? Przez e-mail marketing, tak? Ktoś oferujesz coś za darmo, ktoś wchodzi, dostaje całą kolejkę maili, które są do niego wysłane. Płatności internetowe, tak? Różne rzeczy możesz zautomatyzować. I to, co możesz, automatyzuj. Uwalnia ci to czas. Outsourcing, to jest to, co Henry Ford powiedział. Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my. I są branże, w których musisz mieć pracownika, musisz mieć po prostu, ale jeżeli nie musisz mieć pracownika, to z mojego doświadczenia wynika, że jak zatrudniasz zewnętrzną firmę, to ona bardziej dba niż pracownik, bo tu jest łatwiej. Tak, jeszcze zależy, jaką umowę podpiszesz i tak dalej, ale jest o wiele łatwiej zastąpić. No i co może być outsourcing, tak? Pierwszy outsourcing, który większość ludzi robi, jak zakłada firmę, to jest księgowość, tak? Niektórzy oczywiście bawią się w to, ale nawet ja, kiedy wiedziałem, że nie mam pieniędzy, to pierwsze, co myślałem, dobra, niech ktoś mi zrobi tą księgowość, bo to jest coś, co mnie po prostu zabija sens życia. Okej, to są różne rzeczy, które można dać w outsourcing. I delegowanie. Tak? Jeżeli chodzi o delegowanie, to 7 takich rzeczy. Ale pierwsza zasada. Delegować nie znaczy abdykować. Powtórzcie to. Okej, jeszcze raz. Tak, delegować to nie jest powiedzieć, Łukasz, zrób to. Ale luz, Łukasz wszystko zrobi. Łukasz zrobi. Albo i nie, ale akurat Łukasz by zrobił. Pierwsze, określ, co dokładnie ma być zrobione, tak? Druga rzecz, decyduj, kto ma do tego największe predyspozycje. Zdefiniuj weryfikowalny rezultat wykonywanego zadania. Określ termin zadania, określ, jak zadanie ma być wykonane. Oceń zasoby potrzebne do wykonania, ustal plan kontroli. Ja wiem, że to brzmi tak, no kto by tego nie wiedział? To jest coś, co jest powszechnie znane. Ale odkryłem taką prawdę, że coś, co jest powszechnie znane, nie zawsze jest powszechnie praktykowane. Tak? Natomiast to też mój background terapeutyczny, ja pracowałem w terapii behawioralnej, czyli opracowującej zachowania, więc to jest delegowanie oparte na działaniach, na behawioralnym, tak? Delegowaniu działań. To jest tak samo jak rozwiązywanie problemów w firmie.
Tak? Pokażę wam, jak te kognitywne i behawioralne, tak, zarządzanie, czym się różni. Kognitywne, czyli te myślowe, emocjonalne, uczuciowe, polega na tym, że ktoś mówi: Baśka z działu kadr nas nie lubi, bo nie udostępniła nam informacji, która była nam potrzebna i przez to żeśmy źle zrobili. No i teraz, Baśka, dlaczego im nie udostępniłaś informacji, czy ty ich naprawdę nie lubisz? Nie lubię ich, ale tak akurat wyszło. No jak wyszło, oni mówią, że co mnie... I możesz się teraz na intencjach skupić, na myślach i na emocjach i na tym, czy ktoś kogoś lubi, czy nie. Jeżeli chodzi o firmę, to ja mam założenie, że w firmie nikt nie musi się lubić. W firmie ludzie muszą się szanować. Jak się lubią, to jest bonus oczywiście, jak najbardziej, ale przede wszystkim muszą się szanować. Jeżeli się szanują, to jest wystarczające. I teraz z tą Baśką jakbyśmy rozmawiali w sposób behawioralny. Mówię: Baśka, tego i tego dnia dostałaś maila takiej i takiej treści. Tak. Czy wysłałaś go do tego? Nie. Okej. Okay. Na przyszłość chcemy, że jeżeli dostaniesz takiego maila, takiej treści, żebyś wysyłała, możemy określić w ciągu godziny albo w tym samym dniu, określamy zachowania i skupiamy się na zachowaniach ludzi. Kiedy doceniamy ludzi, mówimy: słuchaj, Łukasz, dzisiaj jest piąty dzień miesiąca i po fantastycznym szkoleniu, które mieliśmy rok temu, pamiętasz, że każdego piątego dnia miesiąca cię chwalę. Więc dzisiaj przyszedł ten dzień, żeby cię pochwalić, jesteś cool. A do poprawki masz, ale do poprawki masz, okej. Okay. To nie jest dobry sposób chwalenia. Nie mam nic przeciwko okresowym chwaleniom. Natomiast chodzi o to, że kiedy chcemy wskazać, to wskażmy, jak jego zachowanie wpłynęło na efekty firmy. Wtedy możemy pokazać, i wtedy on wie, że to nie jest chwalenie dla chwalenia, bo był ktoś na szkoleniu, oczywiście to przerysowałem i jest akurat ten dzień, w którym musi mnie pochwalić, tylko pokazujesz, jak twoje zachowania wpłynęły na firmę.